Witam wszystkich, wilgotny głupik z tej strony. Dzisiaj powiem wam trochę na temat papug, a konkretnie na temat wychowywania odpowiedniego papugi. Ponieważ papugę, jeżeli bierzemy do domu, trzeba odpowiednio ją ukształtować, odpowiednio ją trzeba wychować i generalnie nie należy pozwalać papugom na niektóre właśnie z zachowań, które niestety niektóre papugi mogą robić, ale niestety z naszego punktu widzenia są niepożądane, jak i żeby mieć właściwie wychowanego i ułożonego pupila, nie powinno się na to pozwalać. Więc dlatego w tym filmie opowiem wam, czego należałoby się wystrzegać i jak postępować z papugą, aby nie stała się ona dominująca, hałaśliwa, agresywna, tylko była miłym, spokojnym, ułożonym pupilem. A więc pierwsza rzecz. Jeżeli zakupujemy nowego pupila, nową papugę, bądź to ręcznie karmioną lub w wieku odpowiednim do tego, by mogła być papugą do towarzystwa, to w początkowych fazach oswajania, gdy wypuścimy papugę na pokój i gdzieś tam przypadkowo lub nie usiądzie nam na głowie, to raz, drugi, trzeci, w początkowej fazie znajomości, warto podkreślić jeszcze raz to, nic się nie stanie, gdyż papuga cieszy się, że usiadła na bezpiecznym miejscu, znalazła kawałek miejsca dla siebie, gdzie może usiąść i po locie trochę odsapnąć. Ale gdy minie już dłuższy czas i ta papuga nas zaakceptuje do tej jakby swojego przybranego stada i będzie nas uważać jako swojego partnera, a czasem nawet i członka stada, przed którym zupełnie się nie boi i nie posiada respektu, z czasem, jeżeli pozwolimy papudze usiadać na naszej głowie lub nawet powyżej jej poziomu, papugi będą stawały się dominujące. A to dlaczego? Dlatego, że w naturze, czy nawet w wolierze hodowcy, można zaobserwować, że osobniki, które są najbardziej sprytniejsze, najsilniejsze i z największą wolą przetrwania, to one zasiadają na najwyższych żerdziach w tej właśnie wolierze. To samo, to jest tak zwane właśnie dominowanie nad innymi. To samo dzieje się w przypadku pupili naszych oswojonych papug. Jeżeli papuga będzie zasiadała na meblach gdzieś ponad naszą głową, czy na naszej głowie przez długi okres czasu, w końcu pomyśli sobie, że my jesteśmy pod nią, ona ma nad nami dominację, ponieważ znajduje się wyżej i będzie usiłowała nas wykorzystywać do osiągania swoich celów. Może się również zrobić wtedy agresywna, głośna, hałaśliwa. Dlatego, że w jej przekonaniu zasiada wyżej, więc ma nad nami dominację. Więc w przypadku papug, z którymi się długo znamy już i długo już je mamy, a są oswojone, to siadanie na głowie czy powyżej jej poziomu powinno być ograniczone do albo minimum, albo najlepiej w ogóle, żeby papudze na takie rzeczy nie pozwalać. To samo tyczy się na przykład, jak bierzemy psa do domu, jakiegoś tam Shih Tzu czy Yorka, co ludzie też w domu trzymają. Ma jakiś tam swój karton, powiedzmy z piaskiem czy gdzieś. Czy uczymy ogólnie pieska, żeby na przykład drapał po drzwiach, czy piszczał, gdy chciałby wyjść na dwór się załatwić? Nie mówię tutaj o tym, że papugę łatwo jest nauczyć robienia swoich potrzeb fizjologicznych w jednym miejscu. Ale jeżeli wychowujemy pieska, żeby na przykład drapał po drzwiach, czy skomlał, gdy chce wyjść na zewnątrz się załatwić, to jest pewnego rodzaju wychowanie pupila. I dlatego w przypadku papug tak samo pupila należy wychować. Należy od razu wiedzieć, na jakie zachowanie możemy mu pozwolić, a na jakie nie. Gdyż papuga, jeżeli się w jakieś zachowanie wciągnie, później nie zrozumie tego po pewnym czasie, że nam się ono nie podoba i będzie nadal je kontynuowała. Więc dlatego to, jakiego mamy pupila, a jakiego pupila nie chcemy mieć, to zależy od tego, jak go wychowamy. I tutaj nie chodzi o to, żeby wychowywać papugi bardzo twardą ręką. Powiedzmy, nie wiem, tam bić, katować czy coś, bo to nie wchodzi w grę. Ale trzeba być dla papug stanowczym. Nie wolno im pozwalać na to, co z naszego punktu widzenia jest niepożądane. Oczywiście jedne papugi mają większe skłonności do dominacji, inne nieco mniejsze. Ale generalnie każda papuga w swoim naturalnym instynkcie ma zakodowaną tą wolę do dominacji i usiłowanie dominowania nad otoczeniem. Więc dlatego dobre wychowanie przydałoby się w przypadku każdego jednego gatunku papug. Wtedy będziemy mieli pupila pokornego, spokojnego, miłego na wiele, wiele lat. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnym filmie, w tym na tyle by było i cześć.